marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączę się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączę się z narodem. Moi drodzy, spotykamy się na kolejnej ważnej, ale też miłej i przyjemnej uroczystości w naszej szkole, na uroczystości wręczenia stypendiów starosty bielskiego dla szczególnie uzdolnionej młodzieży. W normalnych czasach, w normalnych okolicznościach taka uroczystość odbywała się zawsze przy udziale całej społeczności szkolnej. No niestety, wszyscy wiemy, żyjemy w czasach pandemii koronawirusa, a szkoła już drugi rok pracuje w reżimie sanitarnym. Dlatego też spotykamy się dzisiaj tylko w gronie zainteresowanych, co wcale nie umniejsza rangi dzisiejszej uroczystości. Już za chwilę pan starosta wręczy aż, a może tylko 55 uczniom naszej szkoły stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce. Dla was, drodzy stypendyści, to chwila szczególna i ważna. To jakby oficjalne uznanie waszych osiągnięć i sukcesów. To docenienie lat wyrzeczeń, wielu lat ciężkiej, mozolnej, codziennej pracy. Pracy nad pogłębianiem tajników wiedzy, pracy nad zdobywaniem nowych, coraz trudniejszych wiadomości, umiejętności, pracy nad samym sobą. I wy najlepiej wiecie, jak ta droga jest trudna. Najlepiej wiecie, jak trudno być dobrym uczniem. Jak trudno słyszeć od kolegów, znajomych, że jest się tak zwanym kujonem. Ale uwierzcie mi, że ci, którzy dzisiaj się z was śmieją i tak was nazywają, za kilka lat będą wam zazdrościli. Będą wam zazdrościli dobrych wyników maturalnych, będą wam zazdrościli studiów na wybranych przez was kierunkach i uczelniach, będą wam zazdrościli dobrej, dobrze płatnej, satysfakcjonującej pracy, będą wam zazdrościli życiowego sukcesu. Dlatego też nie przejmujcie się, nie martwcie, nie słuchajcie, co, kto, jak do was mówi. Po prostu kontynuujcie swoje dzieło. Powinniście być podwójnie dumni. Dumni po pierwsze z tego, że uczycie się w tak wyjątkowej szkole. Najlepszej szkole ponadpodstawowej w mieście i rejonie. O czym świadczą najlepiej wysokie wyniki egzaminów maturalnych naszych uczniów. A po drugie, powinniście być dumni dlatego, że w tej wyjątkowej szkole wy jesteście najlepsi. Czyli można by rzec, że jesteście elitą elity młodzieży ziemi międzyrzeckiej, a to już jest nobilitacja. Wasz sukces jest też sukcesem waszych pedagogów i wychowawców. Ludzi, którzy ciężko pracując, niejednokrotnie poświęcając swój wolny czas, dzień po dniu, starają się wam przekazać wszystko to, czego wcześniej sami się nauczyli i doświadczyli. I o tym powinniście zawsze pamiętać i być im wdzięczni. Ale sukces wasz to także, a może przede wszystkim, sukces waszych rodziców. Bo to nikt inny, tylko rodzice was wychowali, ukształtowali, nauczyli was, jak się uczyć, nauczyli się was, jak ciężko pracować, byli przy was każdego dnia, na dobre i na złe. Cieszyli się z wami sukcesami, przeżywali z wami porażki. Dlatego też pozwólcie, że z tego miejsca, w imieniu własnym, ale przede wszystkim w waszym imieniu, serdecznie i gorąco im za to podziękuję. Drodzy rodzice, dziękuję wam. Dziękuję, ale też gratuluję. Takich pociech, z których możecie i powinniście być dumni. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj spotkać się tutaj
z Państwem, aby wręczyć stypendia starosty bialskiego, stypendia, które zostały ufundowane dla najlepszych uczniów tej szkoły. Drodzy stypendyści, ja przede wszystkim chciałem Wam serdecznie pogratulować, bo te stypendia, które dzisiaj odbierzecie z moich rąk, są tylko i wyłącznie dowodem na to, że ciężko i uczciwie pracowaliście w roku poprzednim. W roku, który był dla nas wszystkich bardzo trudnym rokiem, bo musieliśmy zderzyć się z tą sytuacją pandemiczną, zarówno nasze placówki szkolne, jak również my jako organ prowadzący musieliśmy się wiele nauczyć, bo to, co się wydarzyło, było dla wszystkich wielkim zaskoczeniem i czymś nowym. Ale z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że ten egzamin udało nam się wspólnie zdać na ocenę przyzwoitą. Oczywiście to, co dzisiaj ma miejsce, jest, jak powiedziałem wcześniej, jest dowodem na to, że bardzo ciężko pracowaliście. Mimo wielu trudności, mimo nauki zdalnej, która nie zawsze akurat sprawdza się najlepiej, ale jesteście dobrym przykładem, że ci, którzy chcą, to mogą również nawet w tych sytuacjach trudnych sobie poradzić. Dzisiaj raz jeszcze serdecznie Wam gratuluję i dziękuję. Dziękuję za to, że mimo wielu trudnych sytuacji Wam się po prostu chciało uczyć. Oczywiście wielkie słowa uznania kieruję również w stronę Waszych rodziców, bo bez wsparcia rodziców na pewno byłoby trudniej lub czasami byłoby to niemożliwe, żebyście ten sukces mogli osiągnąć. Także drodzy rodzice, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Państwu za Wasze wsparcie, za Waszą troskę i za Waszą opiekę nad naszymi stypendystami. Panie Starosto, w imieniu wszystkich uczniów tutaj zgromadzonych pragnę skierować w Pana stronę serdeczne podziękowania, ponieważ stypendium, które utrzymujemy, to jest nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim to jest uznanie naszej pracy. Poprzedni rok szkolny był dla nas wszystkich nowością i to niekoniecznie w tym pozytywnym sensie. Nauka zdalna niekiedy była dużo trudniejsza niż tradycyjny system nauczania, choć no, oczywiście mogłoby się wydawać, że jest inaczej. Brak codziennego wsparcia nauczycieli oraz rówieśników doskwierał nam wszystkim. Jednak mimo tych przeciwności udało się nam osiągnąć bardzo satysfakcjonujące wyniki. Pan to docenia, my to widzimy i jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Jako jedna z niewielu bialskich szkół możemy liczyć na tak dużą ilość stypendiów. Jest to niezwykle motywujące. I pokazuje, że mimo iż nasza szkoła nie znajduje się w wielkim mieście, to jej uczniowie mają takie same, a może nawet trochę większe możliwości na rozwój i samokształcenie. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękujemy.